8 listopada odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jest to także dzień, w którym pierwszoklasiści przechodzą chrzest, który potocznie jest nazywany Dniem Kota. Kinga Kwiatkowska i Adam Andrzejewski odczytali referat okolicznościowy, przygotowany przez nauczycielkę historii, panią Marlenę Czyż. Następnie dokonano zmiany chorążego. Maturzystę Krzysztofa Szlachetkę zastąpił drugoklasista Adam Hołuj. Przedstawienie artystyczno-poetyckie w wykonaniu uczniów, przygotowanych przez polonistów panią Renatę Bianek i pana Mirosława Jędryszaka, zakończyło oficjalną część spotkania. Na końcu oficjalnej części uczniowie klas pierwszych dokonali uroczystego ślubowania i przeszli chrzest, zorganizowany przez samorząd szkolny. Będziemy służyć dobrze ojczyźnie. W rolę konferansjerów wcielili się Angelika Grzegorzewicz i Darek Tomaszewski. Komisja w składzie 3 osób. Pan dyrektor Bogdan Nowak, pani Agnieszka Pol i przedstawicielka samorządu uczniowskiego Beata Ostrowska. Kociaki rywalizowały w 4 konkurencjach. Pierwsza to karaoke disco polo, której udowodnili wszystkim, jak dobrze śpiewają. Następnie odpowiadali na pytania dotyczące naszej szkoły. No, podaj imię i nazwisko przewodniczącego samorządu. Darek Tomaszewski. Zgadza się. Jakich języków obcych możesz uczyć się w szkole? Podaj imię i nazwisko pana dyrektora. A w trzeciej konkurencji pili mleko po kociemu. A na sam koniec oceniono kocie stroje. Walka była zacięta i wyrównana. Po podliczeniu punktów komisja zadecydowała o przyznaniu następujących miejsc. Pierwsze miejsce klasa 1 TE, drugie miejsce klasa 1 BTI i trzecie miejsce klasa 1 TEK. Nagrodą za pierwsze miejsce był tort w kształcie kota, ufundowany przez firmę Schwarz. Za pozostałe, kartonik mleka, czyli ulubiony napój kotów i Joker, zwalniający klasę z odpytywania do wykorzystania w dowolnym dniu. Dziękujemy wszystkim klasom za zabawę i życzymy dalszych sukcesów. Życie to nie to życie, o którym słyszałaś w bajkach, ani w piosenkach o jakichś kolorowych jarmarkach. Pytasz mi o miłość? Wierzę, że istnieje, choć większość przypadków to tylko zauroczenie. Sam bardzo kochałem, dzisiaj wiem, że na pewno to było uczucie, które przygasiła codzienność. I choć jakiś neuron wciąż powoduje skurcze serca, to wiem, to już nie miłość, to tylko wspomnienia. Świat się zmienia z biegiem każdej sekundy.